Agnieszka Włodarczyk nie rozmawiała z mamą przez 2 lata. Miałam powody. Agnieszka Włodarczyk przyznała, że był moment, kiedy przez 2 lata nie odzywała się do swojej mamy. Aktorka postanowiła w końcu zakopać topór wojenny ze swoją rodzicielką. Dziś obie się razem uśmiechają, ale co działo się przed laty? Agnieszka Włodarczyk pierwsze kroki w show biznesie stawiała jeszcze jako nastolatka. Zlecenia miała jej wtedy wynajdować matka, Anna Stasiukiewicz. Po latach okazało się, że wczesne wejście na ścieżkę kariery nie do końca było dla Włodarczyk najlepsze. Aktorka miała do swojej mamy pewne wyrzuty z tym związane. Agnieszka Włodarczyk pogodziła się z matką. Aktorka wspominała kilka lat temu, że w wieku 14 lat chodziła w szpilkach i w pełnym makijażu, bo tak ubierała ją mama. Stasiukiewicz broniła się z kolei, że gdyby nie przebrała córki, ta nie dostałaby się do Teatru Józefowicza, bo była zbyt młoda. Obie musiały kłamać na temat wieku Włodarczyk, by ta mogła dołączyć do grupy. Po latach żalu panie w końcu zakopały topór wojenny. Bo myślę, że niezależnie od innych zdań, niezależnie od podejścia do życia, do decyzji mama jest jedna, napisała na Instagramie Włodarczyk. To ona nosiła nas pod sercem, karmiła, zmieniała pieluchy, nie spała, kochała i martwiła się o wszystko. Mama zawsze chce dobrze, tylko czasem nie potrafi tego przekazać tak, żeby nas nie zdenerwować, dodała. Dziś obie panie wspólnie spędzają czas, co często jest dokumentowane na Instagramie. Po zwadach sprzed lat pozostała już tylko historia.